Sierpień 80 roku zastał mnie na polach podwiedeńskich i tam było więcej Polaków. Słuchaliśmy radia, no, żyliśmy w trwodze, co to będzie. I pamiętam właśnie ten moment podpisania porozumień gdańskich, gdzie przy odbiorniku tranzystorowym już żeśmy się siedzieli, w którejś w takiej wsi pewnie witał pod Wiedniem. I właśnie po świeżym przenoszeniu rur nawadniających w polach, żeśmy o tym słuchali i cieszyliśmy się bardzo, oczywiście. I ja bardzo się też martwiłem, bo zaplanowane mieliśmy tak, że na koniec pracy przyjedzie tam moja żona i odbędziemy jakąś taką tygodniową wycieczkę gdzieś na południe Austrii do Jugosławii. No i obawiałem się, że w wyniku tych strajków może się coś złego stać i w Polsce może być no źle. I po prostu nie tylko ta wycieczka będzie zniweczona, ale przede wszystkim mogą być jakieś no, rozlew krwi, ale jakoś no, tu widać było, że ku temu raczej to nie zmierza. No i chyba 2 września moja żona przyjechała i pojechaliśmy właśnie na wycieczkę tam na południe Austrii i pamiętam to doskonale, bo byliśmy w takim Landesmuseum, czyli takim muzeum regionalnym w Klagenfurcie. I tam, słysząc polską mowę, ten jeden z Austriaków zapytał z tych pracowników muzeum, że co to w Polsce się dzieje. I ja mówię, my też czekamy na naszą wolność. I nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że ta wolność tak naprawdę już w znacznym stopniu nadeszła. Dopiero wróciłem gdzieś chyba około 7, nie pamiętam dokładnie, ale po tygodniu takich wojaży, czyli gdzieś tam około 7 czy tam 10 września wróciliśmy do Polski, no i już zastałem, i wróciłem do pracy w Instytucie, zastałem już inną rzeczywistość. Tworzenie Solidarności w Instytucie było lekko opóźnione, dlatego że tam szefem związków zawodowych był taki inżynier Franta, tych związków oficjalnych. I to był porządny człowiek i wszyscy, on był na urlopie, gdzieś do połowy września. No i czekaliśmy na jego powrót, no wyobrażając sobie, że on będzie, że tak powiem, zgłosi akces, że te związki zostaną odnowione. Ale on wrócił z urlopu, przez kilka dni nic się nie działo, więc zebraliśmy się w kilka osób i taki podpisaliśmy się w 5 osób, wywiesiliśmy takie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, że zbieramy akces do nowego związku zawodowego, wtedy on jeszcze się nazywał Solidarność. I na razie po prostu tylko chcemy, żeby chętni się no, zgłosili, ci, którzy byli tym zainteresowani, i obiecaliśmy, że te zgłoszenia zachowamy dla siebie w tajemnicy. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, bardzo pozytywnemu, okazało się, że nagle tłum ludzi zaczął te zgłoszenia składać i tam nikt nie oczekiwał jakiejkolwiek konfidencjonalności. Po prostu jawnie zgłaszali się, tak, my chcemy należeć do tego związku. No i w krótkim czasie w Instytucie powstał związek zawodowy, który już nie pamiętam, bodajże chyba pod koniec października odbyły się wybory już do normalnej Komisji Zakładowej Solidarności, gdzie wszedłem w skład tej Komisji Zakładowej Solidarności, a przewodniczącym został Robert Wiśniewski, wieloletni pracownik Instytutu, bardzo zasłużony człowiek, dzisiaj postać mało znana, a niesłusznie, dlatego że miał wielkie zasługi w podziemiu również,
Natomiast osobą, ten związek zarejestrowaliśmy w MKZ-cie Katowice jeszcze przed wyborami, po prostu sam fakt powstania związku zarejestrowaliśmy, pamiętam to dobrze, 7 października 1980 roku w Gołonogu, pojechaliśmy do Gołonogu i tam w Hucie Katowice zarejestrowaliśmy ten związek nasz. No i tak się to zaczęło.